Witajcie, z tej strony Artos, oto kolejny odcinek z WarnTune Reborn. W dzisiejszym odcinku kolej wytworzymy samo pierwsze. Ostatni element naszego setu na 30 level. No tak. Już czuję to potęgę. Dzięki czemu mamy już setowy bonus. I też raczej już lepszego ekwipunku na ten level nie zdobędziemy, więc no, trzeba korzystać. Zanim to nie tak, to tutaj. Wyciągamy kryształek. I wsadzamy w nową czapkę. Dobra. I od razu lecimy na ekspedycję. Od rzeczy jasna. Myk. Oczywiście jeszcze trochę polepszamy go, aby nie był za bardzo w stylu. Nasz nowy itemek. I też mamy przecież te ponad 1 000 000 złota. To można jednak trochę pokorzystać z tego. No dobra, myk. No dawaj. Tak to nie wiem, to 10% może skuteczności porobimy. Jeszcze raz, dajesz, okej. Powinno być w miarę. Oczywiście, sortujemy. Posprzedajemy te mniej znaczące itemki. Znowu sortujemy. I oczywiście mi parę razy wypadły takie fajne rzeczy, ale niestety no. To wypadło, że właśnie... Katakumbów zapomnianych. Więc to mogę tylko, no, tylko rozłożyć na takie fajne itemki. No. Pyk. Okej. Okay. I mek. Kampania. Tej co jeszcze nie robiliśmy i lecimy z tym koksem. No to... O, pojawia się na nagraniu. Wcześniej nie pojawiały się te powiadomienia, że ktoś gra. To mnie zastanawia, ale no dobra, gryfy masakrujemy. Kobiety. Hop, i do góry. I teraz piękny widok. Dobra. Walimy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze więcej. A jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy zrobić. Ale to zaraz się zrobi. No dobra. Myk. Jako tako, aby było. Siup. Idealnie. A miałem na myśli konkretnie to, że punkty umiejętności trzeba rozleć. Zastanawiam się właśnie pod błyskawice, czy jednak meteory. Meteory to jest raczej więcej da na tym poziomie. No to meteory. Stąd jest ogień. I będzie błyskawica, a ogień i tak dalej. Oj. Pozbieramy sobie troszeczkę ekspa z kłoczcików. Dobra. Zaraz zobaczymy na co stać ten meteor. A, tylko jeden quick time event. Okej, może być. Dobra, trochę to robi. Więc jestem zadowolony. O, jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Okej, i masakrujemy do końca. Nie ma to jak masakracja, taka piękna. O tak. Mam nadzieję, że w miarę szybko wbije kolejny level. Ale też jeszcze dzisiaj muszę pokazać jedną rzecz. O, jeszcze Warcraft mi się pobiera. Aktualizację konkretnie, to Warcraft 3 Report, którego zaraz nagram. O ile internet mi pozwoli, bo widzę, że już powoli będzie chyba się dusić. Ale póki to ładnie działa, więc... lekko tylko zaniepokojony jestem. Od ilu już to mówię? Od jakiego czasu? Od 3 miesięcy? Pół roku?
że ja w końcu muszę ogarnąć ci ten internet, ale to jeszcze się zobaczę. Okej, czyli musimy to kupić sobie krysy. I my to kupione. I... Okej, my tam na razie zachodzimy, bo nie ma po co. O, tak to. Jej. I lecimy po... takie kobitki. Oczywiście standardowo. Runka, wzmocnienie ataku, dół. Ale ten set trochę fajnie działa pod względem właśnie tego raidza. Przyjemniej jest. O, jest zdecydowanie. I myk, meteoryt. Ciekawe, jaką aktualizację dali do Reforge'a. Na obecną chwilę. O ile to nie jest jakaś tam randomowa aktualizacja. O! O nie! Ja myślę... O! Coś nowego, a nie. To jest przed 2 lat. Smutne. Dobra. Warn Dune Reborn. Okej. Tam nawet nie o co zachodzić. Tylko chcemy skończyć kampanię. I lecimy dalej. Okej, Pandora Box. Puszka Pandory. To ja lubię. O, ho, ho. A to chyba tylko na bohatera, nie na gry, to działa. Ten pusty fizyczny kotaku. Ja tam za bardzo nie wiem, ale teraz z Rangem to ja nie mam problemu. Oj, nie mam. Trzeba będzie teraz już farmić na 40 level. Set. To trochę więcej zajmie niż na 30. Bo to jednak długo więcej krystalitów potrzeba. Długo więcej. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy. Elipsę może jakąś? Nie, żadnych elipsek, oczywiście runka. Oczywiście to pakowane i lecimy z tym koksem. Raz. I dwa. Ładnie naładowane. I masakrację po całości. Ju! Okej, dobijanko. Aby było. To nieco. Okej, ja myślałem, że jednak gryf dobije. No jednak, może być. No, może być. Trochę expa. Bo teraz ten expo to naprawdę grosze. Zobaczcie, to ile ma, musimy wbić expo na kolejny level. Tego co ja widzę. To jest aż prawie 3 miliony. Na obecną chwilę. A 2 levele temu to były 2 miliony. Oj, limit expa szybko rośnie. Praktycznie jak w Kenshinie. Kenshin Impact. Okej, masakracja. Wykańczamy tych typów, aby było. I raz oko. I lecimy dalej. Okej, fajnie, fajnie. Co my tu... Okej. To w miarę może być. W miarę. Mik, 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 mik. Okej. Ach, tu boss. Larników, larników. Ma to wcale? Nie ma. Czyli lecimy po całości. Tu. Ojojoj. Larnikusie, poczuj młot. Krasnoludkę. A konkretnie ma. O, ładnie wygląda. Damage. Oj, ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak. Larnikus, larnikus, larnikus. I myk. Szybko załatwione, dziękuję. Dobranoc. I tylko a. Ajajaj. Oczywiście środkowe. Main quest zakończony, to też zakończone, a jednak nie mamy wystarczająco expo, żeby znowu mi. I co?
Jeszcze tam questów nie mamy, no to będę porobię tutaj questy i pójdziemy wtedy tu. Co wy na to? Już widzę, że się zgadzacie. Dziękuję ładnie. Oczywiście bierzemy to. A we quest niestety gildii to troszeczkę na lipa. No tak troszeczkę. Bardzo troszeczkę i bardzo, bardzo lipa. Niestety. Ale poradzimy sobie. I ole. W sumie? Aż tak dużo to nie kosztuje. Parę leveli to co to podbić. Według mnie na szósty wystarczy. I więcej to nie za bardzo. Szósty poziom, ładny. Jestem za. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!